Wróćmy do, czy wracamy do naszej, do historii, może nie naszej, ale do historii, do rozmowy Jezusa z Samarytanką. Więc przeczytajmy jeszcze raz fragment z Ewangelii Jana z 4 rozdziału i przeczytajmy od wersetu 4 do 26. W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. Po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swemu synowi Józefowi. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł przy tej studni. Było samo południe. I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił, daj mi pić. Bo właśnie jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. Co się stało? Zapytała kobieta. Ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Jezus odpowiedział, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. Panie, zauważyła kobieta, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka, skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś ty był większy od naszego ojca Jakuba, który nam dał tę studnię, sam z niej pił, jego synowie i jego stada? Jezus odpowiedział, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Kobieta poprosiła, Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Jezus powiedział do niej, idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Wówczas kobieta wyznała, nie mam męża. Jezus na to, dobrze mówisz, męża nie masz. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Panie, zauważyła kobieta, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu, wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić. Jezus powiedział, kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Kobieta powiedziała, wiem, że ma przyjść Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. Jezus na to, jestem Nim ja, który z Tobą rozmawiam. Tydzień temu zobaczyliśmy, że jeśli chodzi o oddawanie Bogu czci, to przyjście Jezusa, czyli pojawienie się Mesjasza, Chrystusa, prowadzi do ogromnych zmian. Przyjście Chrystusa wiąże się ze zmianą sposobu oddawania Bogu czci. Zobaczyliśmy, że zarówno dla Żydów, jak i dla Samarytan oddawanie Bogu czci było powiązane z jednym konkretnym miejscem, z konkretną świątynią, a co za tym idzie z konkretnym systemem sprawowania czci, który się wiązał z różnymi przepisami dotyczącymi ofiar, dotyczącymi kapłanów, dotyczącymi sposobu składania tych ofiar i tak dalej. Więc był to cały system powiązany ze świątynią. Był pewien porządek, w jaki kult Jahwe był sprawowany. Więc kiedy Jezus zapowiedział, że oddawanie Bogu czci nie będzie już dłużej powiązane z jednym konkretnym miejscem, to de facto zapowiedział, że cały ten system, w jaki do tej pory oddawano Bogu cześć, staje się nieaktualny, unieważniony, zniesiony. Zobaczyliśmy też, że w miejsce tego starego sposobu oddawania Bogu czci Jezus zaprezentował nowy sposób oddawania Bogu czci i dzisiaj chciałbym, abyśmy zagłębili się w słowa Jezusa właśnie dotyczące tego nowego sposobu czczenia Boga i żebyśmy mogli sobie wyjaśnić i też zrozumieć, co to znaczy czcić Boga w duchu i w prawdzie.
Więc wracamy do wersetów 23 i 24 i zobaczymy na początek, właśnie punkt pierwszy, co możemy powiedzieć na temat tego nowego sposobu czczenia Boga. Więc przeczytajmy wersety 23 i 24. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Więc w tych wersetach, w tym fragmencie dostrzegam trzy zasadnicze rzeczy dotyczące tego nowego sposobu oddawania Bogu czci. Po pierwsze, ten nowy sposób oddawania Bogu czci jest prawdziwy. Jezus mówi nam tutaj o prawdziwych czcicielach, którzy oddają Bogu cześć w duchu i w prawdzie. To znaczy, że taki sposób oddawania Bogu czci jest prawdziwy w odróżnieniu od fałszywego. To nie znaczy, że ten poprzedni sposób oddawania Bogu czci był fałszywy. On był prawdziwy, ponieważ pochodził od Boga, ale teraz następuje nowy sposób oddawania Bogu czci i to on jest prawdziwy, ponieważ opiera się na oddawaniu Bogu czci w duchu i w prawdzie. Więc każdy inny sposób będzie każda inna próba oddawania Bogu czci będzie fałszywą, nie będzie zgodna z prawdą. Tak jak w życiu nikt z nas nie chce dostać fałszywych pieniędzy, tylko prawdziwe, bo wiemy, czym to może skutkować. Tak samo jest z Bogiem. Boga interesuje tylko prawdziwe uwielbienie, prawdziwa cześć. Podpunkt drugi, jest to cześć, czy oddawanie Bogu czci, które podoba się Bogu. Jezus mówi nam, że takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. To znaczy, że Ojciec chce być czczony w taki właśnie sposób, nie w inny, ale właśnie w taki. Ojciec chce być czczony wyłącznie w duchu i w prawdzie. Dlaczego chce być czczony w taki sposób? No widać, to mu się podoba, na tym mu zależy, tego pragnie. Taki sposób oddawania Bogu czci jest mu miły. Kiedy człowiek oddaje Bogu cześć w duchu i w prawdzie, tak jest prawdziwym czcicielem, ale też czcicielem, który Bogu jest miły. I trzecia rzecz, trzeci podpunkt. Takie oddawanie Bogu czci wynika z natury Boga, z tego, jaki Bóg jest, kim jest. Jezus mówi nam, że Bóg jest duchem, dlatego cześć musi mu być oddawana w duchu i w prawdzie. I tam jest istotne, żeby zauważyć, tam jest tak zwane boskie dei, czyli jest konieczne, jest mózg, zobowiązanie. Jezus mówi, że to nie jest jakaś opcja. Człowiek, jeżeli chce oddawać Bogu cześć, to musi się to odbywać w duchu i w prawdzie. Więc tylko taki sposób uwielbia Ojca we właściwy sposób, ponieważ tylko taki sposób koresponduje, taki sposób oddawania Bogu czci koresponduje z tym, jaki Bóg jest, kim Bóg jest, że Bóg jest duchem. Więc trzeba, czy należy mu cześć oddawać w duchu i w prawdzie. Dlatego oddawanie Bogu czci i w prawdzie, w duchu i w prawdzie jest jedynym właściwym sposobem oddawania Bogu czci od momentu pojawienia się Chrystusa. Nie jest to jakaś jedna opcja z wielu, to jest po prostu jedyny prawdziwy sposób oddawania Bogu czci. Na czym polega oddawanie Bogu czci w duchu i w prawdzie? Więc Jezus uczy nas, że jeśli chcemy uwielbiać Boga, to musi się to odbywać w duchu i w prawdzie. Ale co to znaczy? Jak to rozumieć? No żeby zrozumieć, co to znaczy oddawać cześć Bogu w duchu i w prawdzie, no musimy najpierw zrozumieć, na czym polega zmiana w oddawaniu Bogu czci. Co się zmienia, co nowego się pojawia. Musimy zrozumieć charakter tej zmiany, tego nowego sposobu uwielbienia Boga. Więc jeszcze raz przeczytajmy te wersety 23 i 24. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Więc Jezus mówi nam o prawdziwych czcicielach, którzy będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie, ale skąd oni się wezmą?
w jaki sposób ludzie staną się tymi prawdziwymi czcicielami Boga, Ojca. Jezus mówi nam, że takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Co to znaczy? To znaczy, że Ojciec takich czcicieli pragnie mieć, ale to znaczy coś więcej. Ojciec takich czcicieli znajdzie sobie sam. To znaczy, że Ojciec sam wybierze ludzi, których sam uczyni prawdziwymi czcicielami, którzy będą mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. Ale Jezus dodaje, że Bóg jest duchem i w związku z tym konieczne jest, aby ci, którzy oddają Ojcu cześć, oddawali ją w duchu i w prawdzie. Bóg jest duchem, to znaczy, że Boga nie widzimy. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć naszymi fizycznymi oczami, czy poznać Go naszymi zmysłami, czy też poprzez nasze zdolności. A jeśli Boga nie widzimy, to też Boga nie możemy znać. Więc osoba, która oddaje Bogu cześć w duchu i w prawdzie, oddaje cześć Bogu zgodnie z Jego duchową naturą, ale jak ona tą duchową naturę poznała, skoro Boga nie można widzieć? To znaczy, że odpowiedź jest taka, że ta osoba, która oddaje Bogu cześć w duchu i w prawdzie, jest osobą, która poznała Boga. Tej osobie Bóg dał się poznać. Dlatego ta osoba jest prawdziwym czcicielem Boga. Więc na tej podstawie możemy opisać zmianę w oddawaniu Bogu czci. Istotą oddawania Bogu czci, o jakiej mówi nam Jezus, jest poznanie Boga, osobiste poznanie Boga. Prawdziwi czciciele, którzy oddają Ojcu cześć w duchu i prawdzie, są ludźmi, którzy poznali Boga, którzy znają Boga. Bóg im się objawił. Bóg dał im się poznać. I Bóg uczynił ich swoimi czcicielami. Dlatego mogą być prawdziwymi czcicielami Ojca. To, co Jezus powiedział w rozmowie z tą kobietą, z tą Samarytanką, nie jest czymś nowym. To, o czym Jezus tu mówi, już wcześniej zostało zapowiedziane przez proroków. Na przykład prorok Jeremiasz ogłaszał ludowi Boże Słowo i w 31 rozdziale, w wersetach od 31 czytamy: oto idą dni, oświadcza Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z Egiptu. Tamto przymierze ze mną oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, oświadcza Pan. Teraz jednak zawrę z domem Izraela takie przymierze, oświadcza Pan. Moje prawo włożę w ich wnętrza i wypiszę je na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą nawzajem pouczać się i zachęcać: poznajcie Pana. Wszyscy oni bowiem znać mnie będą. Od najmniejszego do największego, oświadcza Pan, ponieważ odpuszczę ich winę, a ich grzechu już nie wspomnę. Więc Jeremiasz zapowiada czas nowego przymierza. I nowe przymierze, to jest to przymierze, które wprowadził Chrystus, kiedy Jezus mówi podczas ostatniej wieczerzy, to jest krew nowego przymierza. Tak? Więc Jeremiasz zapowiada czas nowego przymierza i nowe przymierze oznacza ogromne zmiany, jeśli chodzi o oddawanie Bogu czci. Będzie to czas, kiedy Boży lud będzie znał Pana. Nie będą musieli nawzajem się pouczać i zachęcać do poznania Pana, ponieważ wszyscy będą Go znać. Bóg nie będzie dla nich kimś obcym, kimś odległym. Będzie po prostu ich Bogiem, a oni będą Jego ludem, będzie bliskość. Oni będą znać swojego Boga. Tym razem, w tym nowym przymierzu, Boży lud już nie zerwie nowego przymierza, ale go dochowa. Tym samym Boży lud uwielbi Boga. Odda mu cześć. Prorok Ezechiel dodaje w 36 rozdziale, możemy o tym czytać od wersetu 25, i pokropię was czystą wodą. Staniecie się czyści od wszystkich waszych nieczystości. Oczyszczę was też od wszystkich waszych bóstw. Dam wam serce nowe. Nowego ducha włożę w wasze wnętrza. Usunę z was serca kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw, będziecie przestrzegać moich praw
i stosować je. Więc Ezechiel z kolei wskazuje na wewnętrzną zmianę, wewnętrzną przemianę, jakiej Bóg dokona w ludziach. I dzięki tej wewnętrznej zmianie, jakiej Bóg dokona we wnętrzach tych ludzi, ci ludzie będą mogli czcić Ojca, będą mogli Go uwielbiać. Oni nie tylko będą mogli, ale będą tego też pragnęli. Będą żyli dla uwielbienia Ojca. To nowe życie będzie prowadzić do oddawania Bogu czci, a będzie to oddawanie Bogu czci poprzez postępowanie według Jego ustaw. Będzie to oddawanie Bogu czci poprzez przestrzeganie i stosowanie Jego praw. Bóg oczyści ich z ich grzechów, tak jak zapowiedział Jeremiasz. Odpuści ich winę, oczyści ich, jak mówi Ezechiel, i nie wspomni już ich grzechu. Więc ogromna zmiana nastąpi w sercach, we wnętrzach tych ludzi. Zatem poznanie Boga właśnie wiąże się z tą wewnętrzną przemianą człowieka, która prowadzi do tego, że człowiek staje się prawdziwym czcicielem i zaczyna czcić Boga w duchu i w prawdzie. Więc to, że Bóg daje się poznać człowiekowi, prowadzi do szczególnej więzi między Bogiem i człowiekiem, więzi opartej na wzajemnej miłości. Albo mówiąc inaczej, żeby móc oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie, potrzebne jest człowiekowi nowe wnętrze albo też nowe serce. Potrzebne jest takie serce, które pragnie Boga, które pragnie świętości, które pragnie czystości czy wolności od grzechu. To z jednej strony, a z drugiej strony jest to serce, które brzydzi się grzechem i za wszelką cenę ucieka od wszelkiego grzechu, od wszelkiego zła. Więc człowiek, który ma takie serce, oddaje Bogu cześć w duchu i w prawdzie, ponieważ stosuje się do słowa Boga. I to jest właśnie uwielbienie, czy oddawanie Bogu czci w duchu i w prawdzie, stosowanie się do Bożego Słowa. A żeby takie serce mieć, to trzeba poznać Boga, który by nas takim nowym sercem obdarzył. Ogromna zmiana. I zmiana, której dokonuje Bóg w człowieku. Ale też potrzebny jest Duch Święty w naszym wnętrzu, który sprawi, że będziemy żyć, że będziemy mogli żyć zgodnie z prawdą Bożego Słowa. I też tego ducha udziela Bóg swoim prawdziwym czcicielom. Bóg udziela ducha tym, którzy go poznali. Więc zmiana w oddawaniu Bogu czci, widzimy, jest ogromną zmianą. To Bóg sobie szuka czcicieli i Bóg przemienia ich i czyni ich prawdziwymi czcicielami, którzy czczą go w duchu i w prawdzie. I istotą tej przemiany jest poznanie Boga, poznanie Ojca. Jak poznać Boga, który jest duchem, którego nie widać? Więc widzimy, że w tym nowym sposobie oddawania Bogu czci miejsce kultu nie ma już znaczenia. Natomiast zasadnicze znaczenie ma poznanie Boga, osobiste poznanie Boga. Ale jak właśnie poznać Boga, który jest duchem? Jak poznać Boga, który jest niewidzialny i którego człowiek nie jest w stanie o własnych siłach i za pomocą własnych zmysłów czy zdolności poznać? Otóż, żeby poznać Boga, który jest duchem, ten Bóg musiałby się nam w jakiś sposób objawić. Musiałby się objawić nam w sposób, w którym moglibyśmy Go poznać. I tutaj pojawia się kwestia Chrystusa. A konkretnie Jezusa Chrystusa, On jest tym, który nam wszystko wyjaśni, mówi Samarytanka. Jeśli potrzebujemy poznania Boga, to On, Chrystus, nam wszystko wyjaśni odnośnie tego poznania Boga, Boga, który jest duchem. Jezus Chrystus, Mesjasz, nam to wszystko wyjaśni i to już nam wskazuje, że do poznania Boga potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Dlaczego akurat Jego? Ewangelia Jana daje nam odpowiedzi na to pytanie. Zacznijmy od pierwszego rozdziału, wersety 1-3. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego.
I w 14 wersecie tego samego rozdziału czytamy: Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy, zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Kto jest tym Słowem, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas? To Pan Jezus Chrystus. To Jezus z Nazaretu. On jest tym Słowem, które było u Boga i które jest Bogiem. Ono stało się ciałem. I mogliśmy zobaczyć Jego chwałę. Mogliśmy już na własne oczy jako ludzie zobaczyć Jego chwałę. Chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. 18 werset tego samego rozdziału. Boga nikt nigdy nie widział, ale objawił Go On, Jezus Chrystus, jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Więc Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby objawić nam Ojca. Chrystus przyszedł, abyśmy mogli Ojca poznać, żebyśmy mogli zobaczyć i poznać naszymi zmysłami. I 14 rozdział, werset od 6 do 11, przeczytajmy. Jezus odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, poznacie i mojego Ojca. Od teraz też Go znacie i zobaczyliście Go. Wtedy Filip wtrącił: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus odpowiedział: Tyle czasu jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które do was kieruję, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który jest obecny we mnie, dokonuje swoich dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli to dla was za trudne, niech was przekonają choćby same dzieła. Więc żeby poznać Ojca, musimy wpierw poznać Jezusa Chrystusa. I dopiero kiedy poznamy Jezusa Chrystusa, wtedy też poznamy i Ojca. Poznanie Jezusa jest taką samą przemianą, jaka była związana z poznaniem Ojca. Poznanie Jezusa wiąże się z tą wewnętrzną przemianą, której wcześniej czytaliśmy u Jeremiasza i Ezechiela. Chrystus jest tym, który przebacza grzechy. Jeremiasz zapowiedział: i wasze grzechy będą odpuszczone, tak? Chrystus daje nowe serce. Chrystus daje nowe życie. Zatem ten, który jest duchem, ten, który jest niewidzialny, może zostać poznany przez człowieka, poprzez tego, który będąc Bogiem, stał się człowiekiem, który będąc duchem, stał się też ciałem, który będąc niewidzialnym, stał się widzialny. Więc ten, który był niewidzialny, stał się widzialny dla całego świata. Chrystus został wywyższony ponad ziemię, został wywyższony na krzyżu, aby przez Niego i przez dzieło Jego krzyża grzeszny świat, grzeszny człowiek mógł poznać Boga i stać się Jego prawdziwym czcicielem, który oddaje Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Więc Ojca możemy poznać wyłącznie poznając Syna. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi do Ojca, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Czy poznałaś Jezusa Chrystusa? Czy uwierzyłeś w Niego? Czy stałeś się Jego uczniem, naśladowcą? Czy Chrystus przebaczył Ci Twoje grzechy? Czy Chrystus przemienił Twoje grzeszne serce w serce, które kocha świętego Boga i które nienawidzi grzechu? Czy Chrystus przemienił Twoje wnętrze tak, że życie dla Boga jest Twoim pragnieniem, a uwielbienie Boga celem Twojego życia? Czy Chrystus przemienił Twoje serce tak, że pomiędzy Nim a Tobą jest szczególna więź, duchowa więź oparta na miłości i spojona Duchem Świętym, który prowadzi Cię do posłuszeństwa Chrystusowi? Czy przez chrzest zostałeś pogrzebany razem z Chrystusem w śmierć, aby wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych, prowadzić nowe życie, które podoba się Bogu, które wielbi Boga? Czy stałeś się częścią wspólnoty zboru, aby wzrastać w Chrystus, aby wzrastać w poznaniu Chrystusa, aby tym bardziej przyczyniać się do uwielbienia Bożej chwały?
Jeśli wszystkie odpowiedzi są pozytywne, to jesteś prawdziwym czcicielem, który oddaje Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Poznałeś Chrystusa i dzięki temu znasz też Ojca. Ale jeśli twoje odpowiedzi nie są pozytywne, tylko negatywne, to niestety nie poznałeś Chrystusa i z tego powodu nie możesz też znać Ojca. Dlatego też nie możesz być prawdziwym czcicielem, który Ojcu oddawałby cześć w duchu i w prawdzie. Boga nie można się nauczyć, tak jak można się nauczyć geografii, historii, czy jakiegoś innego przedmiotu. Boga się w ten sposób nie da nauczyć. Można uczyć się o Bogu i można się nauczyć o Bogu. Można mieć dużą wiedzę na temat Boga. Można przeczytać tysiące książek na temat Boga. Można nawet na pamięć znać całe Pismo Święte. Ale to nie jest to samo, co znać Boga. Wiedzieć o kimś, że istnieje, że jest taki lub owaki, to nie to samo, co znać tę osobę osobiście i osobiście ją poznać. Więc Boga nie można się nauczyć. Apostoł Paweł nam o tym mówi, że Ewangelia, którą przejął, nie pochodzi od żadnego człowieka, on się jej nie nauczył. Ale skąd on ją ma? Przez objawienie Boga. Chrystus mu się objawił i stąd poznał Chrystusa i poznał Ewangelię. Więc Boga nie można się nauczyć. To jak można się nauczyć jakiegoś przedmiotu. Dlatego też oddawania Jemu czci nie można się nauczyć. W starym sposobie stary sposób oddawania Bogu czci polegał na tym, że można powiedzieć, rób to, tego nie rób. Nie można tego przełożyć na nowy sposób oddawania Bogu czci, o którym mówi nam Jezus. To nie jest kwestia, że teraz ja się nauczę nowych reguł, nowych nakazów i zakazów i wszystko będzie dobrze. Nie, nie o to tutaj chodzi. Czy poznałeś Chrystusa? Czy poznałeś Chrystusa? To jest istota nowego oddawania, nowego sposobu oddawania Bogu czci. Więc jeśli chodzi o poznanie Boga, to jesteśmy całkowicie zależni od Boga. Całkowicie. To On musi nam objawić siebie, żebyśmy mogli Go poznać. To Bóg musi nam objawić Chrystusa, abyśmy mogli Go poznać. A kiedy poznajemy Chrystusa, kiedy poznamy Chrystusa, wtedy też poznamy Ojca. Może sobie myślisz, Bóg mi się nie objawił. W związku z tym nie muszę Go czcić. W związku z tym też nie muszę się tym przejmować, bo gdyby Bóg chciał, żebym Go czcił, to Bóg by mi się objawił. A że Bóg mi się nie objawił, to chyba nie chce, żebym Go czcił, więc mogę robić, co chcę, mogę żyć, jak chcę. Ale to nie jest właściwa logika. To jest zły sposób myślenia. Jest to sposób myślenia oparty na kłamstwie, na nieznajomości Boga. Jan w swojej Ewangelii w 17 rozdziale mówi, a na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Bez poznania Boga nie możesz Boga czcić. Ale to znaczy też, że bez poznania Boga nie możesz mieć życia wiecznego. Poznanie Boga zatem jest kwestią życia i śmierci, i to w tym wymiarze wiecznym. Jeśli znasz Boga, masz życie wieczne. Jeżeli poznałeś Chrystusa, poznałeś Ojca i masz życie wieczne. Ale jeśli nie poznałeś Ojca, nie poznałeś Chrystusa, to nie poznałeś Ojca i nie masz życia wiecznego. Dlatego jeśli zależy Ci na tym, aby wieczność spędzić w Bożej obecności, w Bożej chwale, to powinno Ci zależeć na tym, aby poznać Chrystusa i Boga. Jeżeli jesteś chorym człowiekiem, jeżeli wiesz, że toczy Cię śmiertelna choroba i wiedziałbyś, że gdzieś tam jest lekarstwo dostępne, które może Cię uleczyć, to jaką przyjąłbyś postawę? Byś powiedział sobie, nikt mi nie przyniósł lekarstwa, nikt mi go nie dał, w związku z tym nie muszę się nim przejmować. W związku z tym nie muszę w ogóle o to dbać, po prostu umrę.
Czy taką miałbyś postawę? Jeśli byś wiedział, że umierasz, jestem pewien, czy gwarantuję, że zrobiłbyś wszystko, żeby to lekarstwo zdobyć. Zrobiłbyś wszystko. Sprzedałbyś całe swoje mienie, żeby tylko móc, jeżeli taka byłaby potrzeba, żeby tylko zdobyć to lekarstwo i żeby żyć. Tak samo jest, jeśli chodzi o Boga, jeśli wiesz, że poprzez poznanie Chrystusa jest życie wieczne, jest też poznanie Ojca, to zdołasz wszelkich starań, zrób wszystko, co możesz, żeby Boga poznać. Oczywiście nie możemy zmusić Boga do tego, żeby się nam objawił. Nie możemy do tego Boga zmusić, ponieważ Bóg jest suwerenny, ale Bóg mówi, że można Go prosić. Chrystus mówi, że można prosić. Dlatego jeżeli zależy Ci na życiu wiecznym, dlatego jeżeli zależy Ci na poznaniu Chrystusa, to proś Boga, aby objawił Ci swojego Syna, aby objawił Ci Jezusa Chrystusa. A kiedy Go poznasz, poznasz Chrystusa, poznasz też i Ojca. Możesz czytać Jego Słowo, Pismo Święte i prosić, aby Bóg poprowadził Cię do Chrystusa. Żebyś zrozumiał to Słowo i żeby Bóg poprowadził Cię poprzez to Słowo do Chrystusa. Żeby objawił Ci poprzez Słowo Chrystusa. Możesz uczestniczyć w nabożeństwach Kościoła, gdzie Słowo Boże jest głoszone, ale to też prosząc Ojca, aby tak nabożeństwo, aby Słowo, które jest głoszone na tym nabożeństwie, było, stało się środkiem łaski do poznania Jego. Więc proś Ojca, aby objawił Ci Chrystusa. Proś do skutku, aż Chrystus objawi Ci się, aż Chrystus przemieni Twoje serce, aż Chrystus stanie się częścią nieodłączną, najważniejszą częścią Twojego życia. Więc proś Ojca, aby objawił Ci Chrystusa, bo bez tego objawienia nie jesteś w stanie Go poznać. Amen.